witam wszystkich bardzo serdecznie na pierwszym spotkaniu z cyklu, na pierwszym cyklu spotkań, które ma prezentować ludzi, osoby związane kiedyś lub obecnie z gliwicką alternatywną sceną. Dzisiaj zaprosiliśmy Jarka Wołowskiego, zwanego przez co po niektórych lub znanego kiedyś pod pseudonimem Generał. I tu troszkę małe wyjaśnienie, ponieważ miał być Andrzej Mierzwa z procesu, ale niestety sprawy osobiste go zatrzymały, więc Jarek zgodził się w zamian właśnie Andrzeja tutaj z nami spotkać. Atak to zespół, który no, w 85, tak, powstał, dobrze mówię? Witam wszystkich serdecznie. Początki były tak naprawdę datowane 83-84 rok, jeśli można początkami nazwać granie w piwnicy i na strychu, ale mniej więcej w tym roku złożyliśmy skład. Ile mieliście lat, jak powstał Atak? Była to początek szkoły średniej, przy założeniu, że mój rocznik to ten i ten, plus 16 mniej więcej, taki wiek nasz był. Byliśmy wszyscy z jednego rocznika, oprócz perkusisty, który był o rok starszy, czyli miał 17, tak mniej więcej. Tak, a jaka jest geneza nazwy Atak? Czy to jest coś konkretne, jakieś zdarzenie? Czy... Bardzo prozaicznie spodobał mi się znaczek znanej wtedy kapeli Exploited, która wydała płytę Atak i był taki ładny żółty i tak ładnie to wyglądało. A poza tym miało to taki podtekst dość silny, że jednak warto było walczyć, a żeby walczyć, no to trzeba atakować, a nie bronić się. Czyli wy byliście najmłodszą i wiekiem, i stażem, i rocznikiem chyba kapelą gliwickiej alternatywnej sceny, prawda? Bo to najpóźniej z tych wszystkich kapel chyba powstaliście. No, chronologia nie wiem jaka jest dokładnie, ale wiem, że nie mając jeszcze własnej kapeli, już spotykałem się na próbach z Brzytwą Ojca, czyli zaczęli pewnie z rok wcześniej albo gdzieś tam w piwnicy. Chłopcy byli pewnie starsi tam może z 2 lata albo rok od nas, ale generalnie tak, Szymon ma rację, że pewnie byliśmy młodzi. Koniec podstawówki, pierwsza klasa praktycznie szkoły średniej i jakieś pierwsze próby podejścia. Ja się wszystkich o to pytam, pytałem się o to procesu też, jak to było? Najpierw byliście punkami i powiedzieliście, że kurczę, no jesteśmy punkami, jak jest, człowiek jest punkiem, musi mieć kapelę, czy odwrotnie? Najpierw był pomysł, będziemy grali, a potem, nie bardzo nam wychodzi heavy metal, może punk rocka. Nie, ja myślę, że byliśmy punkami już od urodzenia, także to gdzieś tam w duszach grało. I naprawdę wtedy pojawiały się pierwsze jakieś audycje, pierwsze jakieś, nie wiem, Wiernik zaczynał swoją stację, także jakoś wszyscy koledzy, powiedzmy, na podwórku słuchali tych ciężkich metalowych brzmień, które kompletnie mnie nie brały, a gdzieś tam we wtorek o 20 można było usłyszeć zupełnie co innego i to były naprawdę stare, dobre kapele. Nie był ten punk jeszcze taki bardzo ostry wtedy, ale już w tym kierunku gdzieś ten taki rock'n'rollo punk się przebijał i myślę, że tak to mniej więcej wyglądało, czyli najpierw gdzieś dusza zagrała w nas, a potem trzeba coś z tego było zrobić, dlatego że była to najlepsza forma przekazu po prostu, no bo kontestacja była taka z jednej strony strojem, bardzo takim skromnym w tamtych czasach jeszcze, niewyrobionym, że tak powiem. Ale bardzo było, wyrazistym za to. Tak, nie były też typowe uniformy, ale w tym kierunku doszło, a poza tym no, zaczynając grać muzykę, jeśli można tak to określić, można było też coś przekazać i teksty, i miało to wtedy jakąś formę całości. A kto tworzył wtedy Atak z tobą? Czy to była jedna załoga? Więc jeżeli sobie dobrze przypominam, to jednym z pierwszych osób był, pamiętamy może go, Piotr Wybraniec, miał wtedy ksywę Kogut. Chyba jako pierwszy kupił coś w rodzaju gitary basowej. I z nim zaczęliśmy tak ja i on coś tam kombinować, jakieś pierwsze dźwięki, nie wiem, Sex Pistols albo coś, co nam wtedy w duszy grało. Dołączył do nas od razu Artur Brom, czyli Brąski na perkusję, więc na jakichś kartonach, na czymś takim próbował do tego basu coś dograć. I Grubas, czyli Janusz Mękarski wtedy zaczął cokolwiek grać na gitarze, jak już kupił gitarę od chłopaków z Brzytwy Ojca, to już w ogóle mieliśmy instrument. W międzyczasie Piotra Wybrańca zastąpił Darek Malinowski, Maliniak. I tak się właściwie skład wykrystalizował, czyli graliśmy w czwórkę. To był taki podstawowy skład. No zaczynaliście w Łabędach z tego co? Naprawdę, pierwsze próby odbywały się w piwnicy u Artura. Dosłownie kilka tych prób się odbyło. Potem Darek Malinowski zaproponował, że u niego
nad garażem jest coś w rodzaju strychu i tam udało nam się już jakieś instrumenty zebrać, coś w rodzaju perkusji, jakiś tam mikrofon się znalazł, gitarę dało się do czegoś podpiąć i to już wtedy chwilkę trwało, a gdy mieliśmy cokolwiek, co można byłoby nazwać repertuarem, czyli jakieś 2-3 opracowane kawałki od A do Z naszego autorstwa, czyli moja muzyka, mój tekst. Otrzymaliśmy propozycję, o co dzielnie walczyłem też, że mogliśmy zagrać w szkole, do której uczęszczaliśmy. Właściwie cały zespół uczęszczał do jednej szkoły, to był to zespół szkół zawodowych. I namawiając dyrekcję, oczywiście nie bardzo wiedzieli, o co chodzi, zostały zakupione jakieś nowe eltrony, jakaś perkusja. I wtedy po lekcjach zostawaliśmy dłużej i tam sobie graliśmy. Oczywiście miało to swoje plusy i minusy. Plusem było to, że mogliśmy gdzieś grać, minusem to, że chcieli nas namawiać na wszelkie imprezy. Więc gdy graliśmy na jakichś szkolnych uroczystościach, to rzeczywiście połowa ludzi opuszczała salę, a połowa po prostu wpadała w euforię. Graliście punk rocka, jak rozumiem. Oczywiście, graliśmy tylko punk rocka, nie graliśmy coverów wtedy żadnych takich szkolnych. No, kwintesencją albo nie wiem, do tego wszystkiego odbył się kiedyś koncert z okazji, przepraszam, 1 maja, gdzie musieliśmy zagrać, bo było albo tam zagramy, albo nie zagramy i było to w amfiteatrze w Pyskowicach, którego już teraz nie ma. No i efekt był tego taki, że przez rok można było pić piwo za darmo w Pyskowicach, dlatego że teksty, między innymi słowa pana generała Kłamstwem i obłudą, w czasach, gdy pan generał rządził jeszcze, spodobały się bardzo żołnierzom w pierwszych rzędach i machali pasami. Oficjele wyszli, dyrekcja szkoły miała jakieś problemy, no ale wtedy już powiedzmy byliśmy kapelą, mieliśmy to trochę w nosie i na tyle była ugruntowana nasza pozycja w szkole, że nie zostaliśmy od razu wyrzuceni, tylko mieliśmy jakby taki trochę, jak to się ładnie nazywa, szlaban. Nagranie na takich imprezach. Ale w międzyczasie pojawiły się pierwsze przeglądy. Przypomnijmy, jak się nazywały, może Podstrzyżyny? Podstrzyżyny na przykład. O, i tam wystąpiliśmy w Łabędach. Były też jeszcze jakieś inne podobne imprezy na Śląsku, powiedzmy, bo gdzieś tam kilka tych takich drobnych koncertów się odbyło, no i wtedy już jak gdyby mogliśmy bardziej zaistnieć i przenieśliśmy się ze szkoły, znowu otrzymaliśmy salę w Pyskowicach na tak zwanej Starej Bani czy na Starym Dworcu, gdzie mogliśmy również kilka prób, już niezależnie od jakichś władz szkolnych i miejskich trochę popróbować. A pierwsze koncerty, takie koncerty, wiesz, nie przegląd, nie przegląd, na który wy się zgłaszacie, nie koncert, który organizuje szkoła i musicie na nim zagrać, tylko koncert, na który was zapraszają, jesteście zespół Atak, plakaty. Pamiętasz, jak to było? Pamiętam, jak to było, bo był to pierwszy i chyba tak naprawdę jedyny koncert w programie, w Gliwickim Klubie Program, gdzie była jakaś impreza już typowo stricte nowofalowo-punkowa, na której udało nam się zagrać. Bardzo spodobaliśmy się panu, którego nazwisko Martinek, notabene obecny menadżer Dżemu, także poszedł w tą menadżerkę bardzo ostro i po tym koncercie zaproponował nam, abyśmy mieli próby właśnie w Klubie Program. I w Klubie Program odbywały się nasze próby. Na początku wyglądały trochę jak koncerty, bo graliśmy na dużej scenie, więc przychodziło parę osób, kilku znajomych i każda próba była takim małym koncertem. Potem przenieśliśmy się do piwnicy, którą pięknie przygotowaliśmy. Tam przygotowaliśmy się do nagrań. Również menadżer zorganizował nam nagrania, wtedy to się nazywało Studio Program, albo jakoś tam studenckie Studio Program. Tam powstało chyba było nagranych 8 kawałków, z którymi mieliśmy podbijać świat. To są te słynne nagrania, które krążą tutaj po Gliwicach i nie tylko po Polsce generalnie. One mocno krążą. Rozeszło się to w kasetach takich jeszcze magnetofonowych gdzieś między ludźmi. No i spotykaliśmy się z tym, że ktoś tam w czasie swoich wakacji słuchał tej kasety i to było bardzo, bardzo fajne. Jest taka legenda właśnie o tym Jarocinie, że wysłaliście kasetę jak zgłoszenie, tak się kiedyś robiło w Jarocinie, tak? Właśnie tym się zajął już profesjonalnie, tak, bo to było tak, że... I zaprosili was, po prostu dostaliście się tam. Dostaliśmy zaproszenie, tak twierdził on, do grania, bo to wtedy to grało się w ten sposób, że kapele mogły się załapać na małą scenę lub rzeczywiście od razu na dużą, więc myśmy dostali się jak gdyby na małą scenę.
i w momencie, kiedy do tego Jarocina wybieraliśmy się, przygotowaliśmy ten program, dopracowywaliśmy go do końca, jakieś sprawy losowe wykluczyły jednego z członków naszej kapeli. Bo jest miejska legenda, tak, trzymajmy się tego. Ona twierdzi, że sprawy losowe to była matka. Która nie pozwoliła jemu grać po prostu tam. Jest to pewnie półprawdy. Ja myślę, że związane jest to z tym, że obowiązki po prostu dodatkowe, związane właśnie z jakimiś tam, no nie wiem, ówczesnymi czasami, nie pozwoliły zagrać. A nie chcieliśmy na szybko jak gdyby szukać osoby, która mogłaby ten program zagrać, bo po prostu byliśmy też trochę rozczarowani tą sytuacją. I w tym momencie jakby kapela zawiesiła swoją działalność, a ja w międzyczasie już byłem jak gdyby zaangażowany dość mocno w współpracę na początku, a potem pracę z zespołem Proces. Jakby mówiąc o Procesie, pamiętasz jak tam, jak trafiłeś do niego, jak to było? To rzeczywiście po programie spotykaliście się, czy zostałeś zaproszony? W Procesie było to mniej więcej tak, że ja Proces poznałem. Wtedy mieli próby już w Domu Kultury w Łabędach, więc oczywiście każdą wolną chwilę spędzałem u nich na próbach i było to też tak, że zaczynałem dopisywać im teksty do ich tekstów, potem napisałem jakieś teksty, nie pytajcie proszę teraz, które, z Andrzejem możemy to ustalić. Na pewno gdzieś to w jakichś tam jeszcze zeszytach jest notowane, także po swoich próbach często jeździłem na ich próby jako naprawdę fan na początku Procesu. Potem okazało się, że możemy wymyślić jakby nową formę przekazu, czyli zaczniemy w dwóch wokalistów robić program, wtedy już też Proces się zmieniał, też miał kłopoty jak gdyby związane z tym, że część muzyków ktoś tam zginął, czyli Siwy, ktoś tam musiał wyjeżdżać. Pamiętajcie, to były czasy, gdzie nie dało się z tego utrzymać rodzin. To mnie to nie dotyczyło jeszcze jako młodego człowieka, ale Proces generalnie średnio panowie byli starsi około 80 lat ode mnie, także to była w tamtych czasach różnica duża. Także przejście dla mnie było jakby do profesjonalnej kapeli, ale profesjonalnej, jeśli chodzi o czas grania, ilość prób odbywanych w tygodniu, jakichś koncertów, a nie pieniędzy. To nie były czasy zarabiania na rodzinę. Zresztą niewiele się zmieniło tak naprawdę, wiecie o tym. Dobrze. Znaczy, większość propozycji muzycznych jak gdyby pochodziła ode mnie, czyli mogę powiedzieć, że byłem autorem muzyki i tekstów również Ataku. Skąd się brały te inspiracje? Zawsze bardzo, bardzo kręcił mnie właśnie taki hardcore w dobrym tego słowa znaczeniu, albo po prostu miałem inspiracje sięgające nawet za ocean, czyli kapele Dead Kennedys, ale również inne, grające dużo, dużo szybciej. Teraz te nazwy gdzieś uciekają, jakiś Discharge, jakieś tam kilka, no powiedzmy jakieś tam Exploited, ale to zupełne początki, bo to chodziło o to, że po prostu dynamika tamtych kapel bardzo, bardzo trafiła do mojego serca. A w międzyczasie właśnie były też jakieś takie bardzo, bardzo, ciężko to powiedzieć, że to były zimnofalowe, ale gdzieś w tym kierunku. Może gdzieś dalekie, dalekie konotacje do Joy Division, do rzeczy takich bardziej, bardziej refleksyjnych. I tak to się przekładało. Po prostu jednego dnia czuło się, że trzeba grać, innego dnia serce podpowiada co innego i potem powstał taki materiał. Dlatego myślę, że tylko w ten sposób. Taki jest trend teraz, że wiele kapel się reaktywuje. Nie ciągnie was do reaktywacji? Nie ciągnie ciebie, żeby Atak zagrał znowu? Mam tutaj świetnych dwóch kumpli, którzy są bardzo aktywni w tym momencie i gdy jak gdyby obudzili tego smoka, to oczywiście serce mówi, że tak. Nawet odbyłem rozmowę z perkusistą, który powiedział, że bardzo, bardzo chętnie. Basista również bardzo chętnie. Z gitarzystą nie mam kontaktu takiego, mimo że próbowałem go odnaleźć. Może, ale ja myślę, że nie mają też miejsca na scenie. Taka reaktywacja byłaby fajnie, pewnie jednorazowa, a może. Pisanie nowego programu? Oczywiście. Dlaczego nie? Tematy się na pewno znajdą. No, nie jest dalej tak dobrze, jak powinno być po tych 20 latach, czy tam iluś demokracji. 30 już, nie? Własne są tylko skryte marzenia i własna jest czarna ziemia, w kraju, gdzie wszystko wspólnym jest, nic nie jest twoje, twoja jest śmierć. Da, 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 da.
Państwo!